trzeci dzień nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W pierwszej konferencji mówiłam o tym, że nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego jest bardzo starą modlitwą, bo odmawiała ją wspólnota tworzącego się Kościoła. Opisują ją Dzieje Apostolskie. Zakończyłam zachętą do modlitwy do Ducha Świętego, powołując się na przykład ojca Karola Wojtyły. To on polecił taką modlitwę, a że był autorytetem dla małego Karola, więc Karol zapamiętał ją sobie i odmawiał przez całe życie. W drugiej konferencji mówiłam o modlitwie. Zachęcałam, by odmawiać pacierz, ale też modlić się do Pana Boga swoimi słowami, rozmawiać z Nim tak, jak z przyjacielem. To były wstępne, wprowadzające konferencje. W kolejnych chciałabym przedstawić, przybliżyć dary Ducha Świętego. Przygotowujemy się na uroczystość zesłania Ducha Świętego, a On przychodzi z darami, by nas umocnić w wierze, uzdolnić nas do tego, byśmy żyli jak prawdziwi chrześcijanie, abyśmy mieli moc do publicznego wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli radosnymi i odważnymi świadkami Pana Jezusa. Dary Ducha Świętego uzdalniają nas do posłuszeństwa i realizowania natchnień pochodzących od Boga. Dar mądrości. W czasie spotkania z młodzieżą przyjmującą sakrament bierzmowania 2 czerwca 2012 roku w Mediolanie na stadionie San Siro, może niektórym znany stadion, Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział: mądrość pozwala odkryć, jak dobry i wielki jest Pan i jak mówi ewangeliczne słowo, czyni wasze życie pełnym smaku, abyście byli, jak powiedział Jezus, solą ziemi. Pozwolę sobie powtórzyć jeszcze raz słowa Ojca Świętego. Mądrość pozwala odkryć, jak dobry i wielki jest Pan i, jak mówi ewangeliczne słowo, czyni wasze życie pełnym smaku, abyście byli, jak powiedział Jezus, solą ziemi. Prawdziwa Boża mądrość, a nie cwaniactwo, sprawia, że człowiek żyje na tym świecie mądrze, godnie, spokojnie, jest przygotowany na różne okoliczności. W Piśmie Świętym są opisy ludzi mądrych i niemądrych, czyli głupich. Jednym ze znanych jest opis druhen weselnych, oczekujących na Pana Młodego. Tak opisuje je Ewangelia Świętego Mateusza. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było głupich, a 5 mądrych. Głupie wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Mądre zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a głupie rzekły do mądrych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały mądre: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, otwórz nam.
Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. To wydarzenie należy rozumieć dwojako. Faktycznie zabrakło oliwy i lampki oliwne gasły. Zabrakło zwyczajnej przezorności, roztropności. Pięć panien nie zatroszczyło się o wystarczającą ilość oleju do swoich lamp. Oliwę można też i trzeba rozumieć jako uczynki miłości. Może nam się wydawać, że nasz Zbawiciel opóźnia swoje przyjście, że na starość nadrobimy zaległości z całego życia. Na starość będziemy się modlić, realizować dobre czyny, okazywać miłosierdzie innym. Ta przypowieść pokazuje, że takie odkładanie jest bardzo niemądre. Tak postąpiły panny głupie. W ostatniej chwili życia już się nie da nadrobić czy kupić uczynków miłosierdzia. Gdy przyszedł oblubieniec, one zamiast być przy nim, oddaliły się, poszły gorączkowo szukać, kupować, a przecież była noc. Gdy wróciły, zastały drzwi zamknięte i usłyszały gorzkie stwierdzenie: Nie znam was. Przykre doświadczenie niemądrych, głupich panien niech będzie dla nas ostrzeżeniem i zachętą, by ten czas, tu i teraz, nie potem, wykorzystać na czynienie dobra. Na tyle, ile to jest możliwe. Na czynienie małych, drobnych, ale dobrych uczynków. Wykorzystanie czasu we wszystkich okolicznościach też jest mądrością życiową. Powtórzę, dar mądrości pozwala odkryć, jak dobry i wielki jest Pan i, jak mówi ewangeliczne słowo, czyni wasze życie pełnym smaku, abyście byli, jak powiedział Jezus, solą ziemi. Dar mądrości jest nieprzebranym skarbem dla ludzi, a ci, którzy go używają, stają się uczestnikami boskiej przyjaźni. Nie jest wiedzą, jaką daje świat, odkrywa nauka, lecz jest umiejętnością rozwiązywania problemów życiowych. To uznanie własnej niewystarczalności i cierpliwe wsłuchiwanie się i przyjęcie rad, których Bóg udziela na wielorakie sposoby. Prośmy Ducha Świętego o udział w Jego mądrości. Duchu Święty Boże, udziel nam daru mądrości, abyśmy umieli należycie rozpoznawać Boga i Jego przymioty, oceniali wszystkie rzeczy w świetle Bożym i pod kątem widzenia celu ostatecznego nas samych i całego świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Maryjo, Stolica mądrości, módl się za nami.